Witamy w kolejnym odcinku Kariery z FIFA. Tym razem gramy mecz ligowy z Blackpool i przechodzimy od razu do bramek. Oto skróty. Witam Państwa, tutaj Kiełbasa. Tym razem nie od piłki toczonej, tylko turlającej się. I już tutaj Lookman zdobywa piękną bramkę w 20 minucie meczu. I to taką dość wyglądałoby na to z kontry. Znów Kajsedo świetnie zaorał środek pola, a Lookman wyłożył stopę i strzelił bramkę. A Oli Sadebe się prawie spuścił z radości. Ale prawdziwą kontrę to przeprowadził Blackpool w 62 minucie. Świetna bramka. Nad bramkarzem. A bramkę strzelił Wossel. Forde jednak nie nadaje się na akcję typu sam na sam. No. A w ogóle denerwuje mnie ten bramkarz nasz. No to trzeba go wypierdolić. Ale jest tylko na wypożyczeniu u nas. Póki a innego bramkarza nie mamy. I już tutaj mamy 65 minutę. Dość szybka odpowiedź. Lookman strzał. Bramkarz broni i jest gol. Dobitka. Nemane, czyli piłkarz sprowadzony z Manchesteru City. Nemane, świetny strzał, dobitka. 18-latka. Czy to był jego debiut, czy nie? Tak, to był debiut. No to jak zawsze uwielbiam to powiedzieć, wymarzony, bo to jest właśnie debiut z bramką. I jeszcze statystyki końcowe. Znów mieliśmy większe posiadanie piłki, tym razem więcej strzałów i graliśmy znów agresywnie. Stevens nie dostał tym razem czerwonej kartki. Wracamy na 9 miejsce, troszeczkę wyżej, mamy trzecią wygraną, 10 punktów, Steven Age nie odpuszcza, ciągle na miejscu pierwszym. Tak się prezentuje tabela po kolejnej kolejce. Na ostatnim miejscu Luton Town. I mamy tu kolejny mecz ligowy, tak? Tak, tym razem gramy z Banet. Banet, tutaj już mamy 75 minutę. Nic się nie działo do 75 minuty. I piękny gol! Minuty. Basogok strzela bramkę. W końcu w 75 minucie. Po prostopadłym podaniu. Wyprowadza Portsmouth. Na prowadzenie. Wyprowadza na prowadzenie. Tutaj już mamy 10 minut później. Świetna wrzutka i kapitalny strzał z voleja. Znów przed piątki. Niesamowicie. Czyżby Basogok asystował ponownie? Kolejny gol na ich koncie. Podwyższają prowadzenie. Doyle zastępuje Czeplina, który został kontuzjowany. Jeszcze tutaj świetna akcja, wysunięcie Basogok, dublet ustrzela w tym meczu i tym sposobem... W doliczonym czasie gry Basogok. Tym sposobem 3-0. Portsmouth żegna Banet wynikiem 3-0. Emmanuel Olisadebe cieszy się z kolejnej kiści bananów, którą zarobił. Warto wspomnieć, że mamy kolejną kontuzję. Clark został kontuzjowany w poprzednim meczu z Blackpoolem. I tutaj już mamy posiadanie piłki, kolejne statystyki meczowe, przechodzimy dalej. Zawodnik wraca po kontuzji, Connor Chaplin. No ale mamy tutaj Matt Clark, 3 miesiące go nie będzie złamał kostkę. Najlepszy obrońca klubu, kolejna kontuzja. Portsmouth już na czwartym miejscu, a więc 11 bramek zdobytych. Się w górę. I o to właśnie chodzi, jeżeli mamy tworzyć potęgę, to ją kuźwa stworzymy. Po siódmej kolejce jesteśmy na czwartym miejscu i za chwilę będziemy mieli pewny awans w tej strefie pierwszych trzech drużyn, które awansują do kolejnej ligi, ale przypominam, że to jest ciągle początek, a my ciągle dopiero walczymy. Siódma kolejka, teraz gramy z Yeovil Town, jest na 19 miejscu ta drużyna, jak dotychczas. 17 minuta, świetna akcja i znów dobitka, doskonały gol, 1-0. Caicedo. Bramka zawodnika reprezentacji Kolumbii, który przeszedł do Portsmouth się za darmo. Koniec pierwszej połowy, Lookman, uwaga, strzał i jest kolejny gol tego zawodnika. 44 minuta, niesamowity jest ten piłkarz. Niespełna chyba 19-letni, a już takie liczby wykręca. I kolejna akcja, tym razem Yeovil Town, 60 minuta i niestety 2-1, tracimy bramkę, ale jaka przepiękna była ta bramka, w samo okienko. Ford znów nic nie mógł poradzić, nawet nie doskoczył, nie wystawił ręki. Gramy tym razem na wyjeździe, chyba. No i kolejna akcja, Ford broni w końcu. Tutaj mamy faul. Ach, ostro, ostre wejście. I czerwona kartka. Znów? I znów Stevens. I Stevens, czerwona kartka. Taki trochę z niego Pepe się robi. W 69 minucie Watmoke.
Aha, czyli dwie czerwone kartki otrzymujemy. Tak, a później Stevens w 74 minucie. I piękny gol, kolejne okienko, wyrównanie 2-2. Było 2-0 dla Portsmouth i nagle się zrobiło 2-2. Przepiękny strzał. Taki rogalik w okienku. Gramy w dziewiątkę. Praktycznie wszyscy już nie widzą nadziei. Tymczasem ostatnia akcja. 93 minuta i taki jest właśnie comeback Portsmouth. Nie poddajemy się do samego końca. Gol na 3-2 i dzięki temu Doyle wyprowadza, w zasadzie to jest Darren Ward, tak samo buja zaliczył. Ale Doyle przeprowadził akcję i strzelił. Wyjście Smoka, bo to był zawodnik, który był wprowadzony z ławki na ostatnie 5 minut. Czyli dopiero co się rozgrzewał, a już się cieszył i świętował ze strzelonej bramki. Tak. Coś niesamowitego. Obronić w dziewiątkę wynik, obronić jeden punkt, a w dodatku zdobyć kolejne dwa. I już jesteśmy na którym? Na drugim miejscu. Drugim miejscu. A teraz będziemy grali z Crawley Town, czyli... Z obecnym liderem, ponieważ Steven H. zaliczyło wpadkę i spadło. Tak więc musimy porządnie przygotować się do tego meczu i zapowiedzmy go jakoś, tak? To teraz zapowiadamy skrót meczu. Nie same brameczki, tylko skrót. Czyli będziemy musieli przeprowadzić odpowiedni skład. Olisa DB będzie musiał zrobić taką jedenastkę, która będzie mogła postawić się jak na razie obecnemu liderowi. Najlepsza drużyna, tutaj to tak ścina. A no zdarza się. Lukman sobie na treningu tam strzelił brameczki. Kolejny strzał. Dobra, gramy. Już rozpoczynamy. Crawley Town kontra Portsmouth. Kabanosie, jakie są twoje prognozy na ten mecz? Moje prognozy są optymistyczne. 20 stopni Celsjusza. Czyli dość ciepło, ale padający deszcz i woda na murawie będzie z pewnością utrudniać dzisiejszy mecz piłkarzom. Już tutaj mamy szybkie akcje, strzał i obok bramki. To już w trzecim minucie. Portsmouth ogólnie ma teraz szansę dostać się o wiele wyżej, jeżeli ten mecz na szczycie zostanie odpowiednio rozegrany, a Crawley Town zostanie pokonany. Już jest gol w szóstej minucie. I kto? Kto? Lukman, proszę Państwa. Numer 10, on powinien mieć numer 9. To powinna być rasowa, klasyczna dziewiątka. Tymczasem jest to dziesiątka, a zobaczmy, jak pięknie posłał piłkę w prawy róg bramki. To już jego piąty gol w lidze czwartej, angielskiej. Dobra, przechodzimy tutaj do 16 minuty. Czyli niezły skok ogólnie. Jest kontra, już trzech zawodników Crawley Town, strzał i spierdzielił. Całe szczęście, ale to nie koniec. Clifford, Smith, przejście do ataku, strzał. Ford popisuje się świetną paradą bramkarską. Teraz było groźnie, mógł być faul i rzut karny. Jeszcze naciskają Crawley Town. Na szczęście. I Miyoshi wyprowadza teraz kontrę. Chaplin, troszkę cofnięcie do Petersa. Lewe skrzydło, Talbot. Talbot miał odejść z klubu, Lukman. Ale udało mu się Caicedo pozostać. Chaplin, Caicedo, czyli liczył na dobre zdanie trenera o sobie. Na jego łaskę. Chaplin, proszę zwrócić uwagę, jak Portsmouth świetnie tutaj przeprowadza kontry z pierwszych piłek. Chaplin dopiero co wrócił z kontuzji z ogi nad bramką niestety. Nie, tym razem, nie. Co? Żółta kartka, chyba za wcześniejszy faul jakiś. Marcos Caicedo, szkoda byłoby go tracić. Ponieważ on wiele wnosi w środku pola, ma dobrą wizję gry przede wszystkim. Może być groźnie. No i już tutaj strzał i jest remis 1-1, 32 minuta. Po błędzie w obronie i po świetnym, kapitalnym dośrodkowaniu Crawley Town wychodzi na remis. Dean Cox strzela brameczkę. Jesteśmy już przy zakończeniu pierwszej połowy. Było dość ciekawie, walka wyrównana. No i co Kabano się sądzisz o tym meczu? Przede wszystkim jest wyrównany. Bardzo, nawet po tyle samo strzałów drużyny miały obydwie. Zaczyna się druga. Najpierw Crawley Town. No nie miało za dużo sytuacji, ale później po straconej bramce zaczęło odpowiadać. Oj, faul. Mamy już tu drugą połowę. 54 minuta. Dean Cox, no będzie groźnie. To jest ten, który w
cisnął piłkę naszej drużynie i trafia w poprzeczkę. Całe szczęście, tyle więcej szczęścia niż rozumu ma bramkarz Ford. Tym razem szczęście po stronie Portsmouth. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Rzekłbym, że kolejny raz w sumie. No i co ten Ford? Teraz już mamy 58. minutę. Lookman, kapitalne wystawienie do Miyoshiego. Miyoshi? Czy on tego nie zepsuje? Strzał i doskonała obrona Morisa. Ale Miyoshi umie się ustawiać. Świetnie wystawia się na pozycję. Tak, znakomite rajdy i wykończenia ma, tylko właśnie już z tym... I doil obok bramki, lewy słupek, no centymetry. Tutaj już mamy kolejną 85. minutę, końcówka meczu, doil i faul, i rzut karny. Connolly, czy dostanie czerwoną kartkę, czy żółtą, czy tylko upomnienie. Sędzia go częstuje żółtym kartonikiem, ostrzega go, że jeśli jeszcze raz popełni wykroczenie, zostanie wyjebany. I wszyscy wstali teraz. Chaplin, jego szansa na rehabilitację po kontuzji, robi to! 2-1 Portsmouth. Powrót po kontuzji, pierwsza bramiaczka. Powrót króla, jeden z najlepszych zawodników. Po 80 minutach udaje się wcisnąć kolejną bramkę do bramki, kolejnego gola do bramki przeciwnika. Tutaj jeszcze jedna okazja. Miyoshi, lewo skrzydłowy japoński bombowiec. Strzela i obok bramki. Nie trafia w takiej sytuacji. W zasadzie to nie japoński bombowiec, tylko japońskie zero kamikaze praktycznie. Bo on świetnie, ale to świetnie japoński biega. Harakiri Sudoku. Który zrzucił bombę na tiramisu. No i świetnie, mecz na szczycie został po naszej stronie wygrany 2-1. A więc chyba awansujemy na pierwsze miejsce teraz. Chyba będziemy liderem, ale poczekajmy, sprawdźmy tabelę za chwilę. Bardzo wyrównany mecz. 9 strzałów po stronie naszej i po stronie przeciwnika. Ale jednak to my wygrywamy. No i jesteśmy na szczycie tabeli. Kolejne zwycięstwo, to już chyba trzecie z rzędu, prawda? Było? Tak jest. Udało się, 16 bramek zdobytych, czyli mamy najwięcej w lidze, prawie. Exeter City ma tylko więcej, o jedną. Crawley Town spada na czwarte miejsce. Colchester za nami, Steven H także. Więc nie wiemy dokładnie czego się spodziewać, ale a na jest... na ostatnim miejscu Luton Town. No trudno. A mamy mecz teraz... z Leyton Orient. No i tutaj musimy znów przeprowadzić odpowiednie rotacje w składzie. Ponieważ jest to kolejny mecz ligowy. Pokażemy tylko brameczkę z tego meczu. Brameczkę? To mówisz, że 1-0 było tylko? Było tylko 1-0, a dla kogo to zaraz zobaczycie. Ha. Nie może być inaczej. Ademola Lookman. 45 Lookman. Minuta. Kolejny gol. I bramka kolejny do szatni. Ale to jest przepiękne móc oglądać, jak taki młody zawodnik dopiero się rozwija, ale zobacz te statystyki teraz. 13 strzałów, aż Leyton Orient miał. Aż prawie się zakrztusiłem z wrażenia. 10 strzałów więcej po stronie przeciwnika. A z kolei ja 57% posiadania piłki. Czyli kontrolowałeś 90% mecz. Dokładności podań. No nie ma co, znów to się udało. Portsmouth umacnia się chyba w tabeli na pozycji lidera, na czele. I za chwilę mamy kolejne mecz, starcie pucharowe. Czeka trade tropy. Druga runda. Bijemy się z kim tym razem? Jest tu akcja i jest 1-0 dla Oxfordu i to właśnie na krótki słupek akcja po dośrodkowaniu. Tutaj mamy już 29. Świetna akcja i gol na 1-1. Christian Peters, czyli piłkarz, który także został do naszego klubu przyszedł ze szkółki juniorów. Tutaj już tutaj 77. minutę. Thomas Maguire i słupek. Ach, świetnie, było blisko. I teraz czyżby kontra? No nieudana. Zapowiada się dość ciekawie, bo ta końcówka meczu teraz. Walczymy o kolejną rundę, prawda? Dokładnie. Bo tutaj jest po jednym meczu. Tutaj nie ma dogrywki, tutaj od razu są rzuty karne, więc trzeba strzelić bramkę, a nie liczyć na... na szczęśliwy łód, że w karnych się może uda. No właśnie. Lepiej byłoby to wygrać, ale na razie to... Ach, Ford znów doskonała Oxford obrona. Ciśnie i chce nam wcisnąć tą bramkę. Strzelić przede wszystkim. Tam zmiana w drużynie Oxfordu. Kolejny rzut rożny.
groźnie przeprowadzony, ale teraz trzeba przede wszystkim uspokoić... I kontra! I teraz, i lecimy! Uspokoić grę. Chaplin, Basogok, nie było spalonego, bo był za nim. Basogok, sam na sam, dziewiątka, czy ustrzeli tą bramkę? Nie, podał do Chaplina i gol! Jest! Udaje się! 2-1! Czasu zostało niewiele. Ależ emocje. Connor Chaplin. I na to właśnie liczyliśmy. Nie na jakieś karne, tylko na kontrę. Connor Chaplin to jest ten zawodnik, którego brakowało w drużynie Portsmouth. A wrócił po kontuzji i zobacz, jakie czyni cuda. No i autobus już. Byle się dobrze bronić, obronić byle do końca. Wynik. Byle do samego końca. Ale jeszcze Oxford widać stara się, będzie walczyć choćby na ten remis, aby w rzutach karnych jeszcze ewentualnie rozstrzygnąć swój dalszy awans, swoją dalszą egzystencję w tym pucharze. Oxford gra jedną ligę wyżej, czyli w trzeciej lidze. No i to bardzo ciekawie. To jest wielki sukces. Trudniejszy przeciwnik niż dotychczas. Wielki sukces, jeśli pokonamy tę drużynę, a na razie zapowiada się na to, tylko trzeba ostrożnie nad bramką i chyba końcowy gwizdek? Jeszcze nie. Jeszcze wybicie Forda. 3 minuty doliczone. Jeszcze Oxford tam przeprowadza jakieś zmiany. Ale to chyba tylko czysto taktyczne. No i teraz przede wszystkim bronić się. Cała drużyna do tyłu. Byle to wybić. No i teraz tylko i wyłącznie na czas. Bramkarz może na spokojnie pokazać zawodnikom, jak się mają ustawić do ostatniego wybicia. I koniec! Gwizdek końcowy z Portsmouth w kolejnej rundzie. I awansujemy do ćwierćfinału regionalnego. Fantastycznie. Właśnie na tym to polega. Wyeliminowaliśmy kolejną drużynę, z czego jesteśmy po prostu zadowoleni. I statystyki końcowe. Widać, że Oxford miał nad nami przewagę, nie tylko, choć niewielką. Przypominamy tutaj tabelę, 22 punkty, 3 punkty przewagi nad Exeter City. Kolejny mecz ligowy zakończył się wynikiem 0-0. Czyli był nudny. Nie ma co pokazywać. 3 strzały dla Morecambe, 4 dla Portsmouth, nic się nie działo. 1 punkt i jak będzie wyglądać tabela teraz, bo tam już w czołówce jest bardzo ciasno. Bronimy co prawda lidera, ale mamy już tylko 1 punkt przewagi. No i teraz kolejny mecz na szczycie będzie. Ponieważ będziemy grali z drugą drużyną. Exeter City. A na razie mieliśmy tylko rozwijanie zawodników. Przypominamy, że okienko transferowe już się dawno skończyło. Sprowadziliśmy odpowiednich piłkarzy. No i teraz... Tak jak Kabanos wspomniał, ważny mecz, 53 minuta, Ademola Lookman, Chaplin, gol, 1-0. No a tymczasem... Już by mogło się wydawać, że jest koniec meczu, że już to zwycięstwo nie wymknie się z rąk, ale niestety w 93 minucie Simpson strzelił bramkę, ale jaka przewaga, 14 strzałów do 2. No cóż, no mieli po prostu szczęście Exeter City w tej końcówce, że wbili nam bramkę. Nie udało się obronić 3 punktów. Ale udało się za to obronić pierwsze miejsce. Wraca znajomy Steven Age. Cambridge United. I kolejny mecz zakończony wynikiem 0-0. Wynik remisowy. Nie ma co pokazywać tutaj skrótu jakiegoś. No niestety nie udało się tym razem nam kolejnego meczu wygrać, a teraz mamy serię 3 remisów z rzędu. Więc coś się zacięło. Trzeba zmotywować naszych zawodników do porządniejszej gry. No ale czy się odetnie i czy zaczniemy w końcu znowu wygrywać, to już się dowiecie w kolejnym odcinku. A więc wyczekujcie na kolejny odcinek. A na razie tutaj prezentujemy jeszcze wam krótki rozwój piłkarzy. Miyoshi, Lookman, Nemane, Peters, Chaplin. Jak dla mnie, Chaplin i Lookman to są niesamowici piłkarze. Ten duet w ataku może zdziałać wszystko w tej lidze. Miyoshi też się rozwija nieźle. No ale trzeba jeszcze mnóstwo pracy ciężkiej włożyć w to, aby znaleźć się... Aby coś z tego było. Aby znaleźć się właśnie w
Premier League, czyli w tej ekstraklasie angielskiej. Jeszcze poobserwujemy rozwój naszych piłkarzy. Dobra, i to by było na tyle. Jeszcze tylko informacja, że Exeter City wyprzedziło nas dosłownie o punkt. Mają ale jeden remis mniej. Na drugim miejscu w lidze, więc nie jest źle. Znaczy mają jedną porażkę. Przypominamy, że całkiem niedawno byliśmy bodajże na 14 miejscu, tak? Na 13 miejscu. Na 13. No ale pozbyliśmy się Crawley Town. Crawley Town, który zajmuje 7 miejsce. Steven Age, który depcze nam po piętach. Ma 6 zwycięstw, 6 remisów. To musimy jakoś odpowiedzieć ogniem. Nie możemy ciągle tylko jechać na remisach, ale mam nadzieję, że uda nam się już w kolejnym odcinku to wykonać. A na razie się z wami żegna kto? Kabanus oraz Kiełbasa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.